Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jedno z najbardziej popularnych połączeń o skrzyni z nogą. Jest to połączenie narożnikowe, czopowe, prostopadłe, pojedyncze, kryte. Pierwszy sposób będzie najbardziej zaawansowany. Praca na frezarce dolnowrzecionowej, pilarce formatowej oraz saporcie wiertarskim pod wyrówniarką grubościówkę. Drugi sposób, będziemy wykonywać to połączenie na pilarce taśmowej. Trzeci sposób to będzie pantoruter. Natomiast ostatni sposób to przy użyciu tylko i wyłącznie narzędzi ręcznych. Na szybko przyjrzyjmy się bliżej temu połączeniu i jego poszczególnym nazwom. Nie jest to połączenie skomplikowane. Ten element nazywamy czopem. Ten element nazywamy gniazdem. I teraz tutaj na potrzeby tego filmu zrobiłem w ten sposób, że odległość od czoła tarcicy do gniazda wynosi 10 mm. Jest to błędnie wykonane połączenie. To jest zbyt mała odległość. Natomiast na potrzeby tego filmu chciałem Wam pokazać, co się może wydarzyć przy tych 5 sposobach. Nie robiąc propagandy sukcesu, jak to ja pięknie wykonuję połączenia, jak pięknie się to licuje, tylko chciałem pokazać Wam, jak to w praktyce wygląda, pracując na poszczególnych maszynach. To gniazdo i ten czop powinien być obniżony przynajmniej o te 10 mm, czyli na szybko przesuniemy. Także prawidłowo ten czop powinien być odsunięty i gniazdo też powinno być odsunięte zdecydowanie więcej niż 10 mm, szczególnie w miękkich gatunkach drewna. A dlaczego? To zobaczycie już w filmie. Zapraszam do obejrzenia. Zacznijmy od tego, że nasz materiał powinien być przede wszystkim dobrze zbazowany. Musimy zawsze nasze maszyny ustawić idealnie pod kątem prostym, żeby te nasze połączenia były jak najbardziej dokładne. Zacznijmy od pierwszej metody. Teraz wykonam czop. Korzystam do tego z frezów z dwoma nacinakami, który montuję do mojego supportu jako wiertarkę poziomą pod wyrówniarką grubościówkę, którą widzieliście. Jak widzicie, ustawienie tej wyrówniarką grubościówki nie jest przypadkowe. Support wiertarski zamontowany jest na stałe, żebym nie musiał go montować, demontować. Po wytrasowaniu gniazda ustawiam wysokość stołu pod gniazdo, odległość na lewą i prawą stronę gniazda. Blokuję, sprawdzam. I głębokość gniazda blokuję, również sprawdzam, no i frezujemy. Tutaj widzicie, że jest troszkę inna metoda niż na wiertarce poziomej. Lekko wjeżdżamy i jedziemy od jednej strony do drugiej, żeby wyfrezować. Natomiast w wiertarce poziomej odbywa się to w inny sposób. Musimy najpierw nawiercić skrajnie otwory, później nawiercamy w środku otwory. A na samym końcu dopiero czyścimy nasze gniazdo. Ta metoda, słuchajcie, na początku nie mogłem się do niej przekonać, ale też jest fajna i szybka. Wykonuje tą samą robotę co wiertarka pozioma. Przejdziemy teraz do wykonania czopa na frezarce dolnowrzecionowej. Dlaczego na frezarce? Ponieważ cięcie w poziomie powoduje to, że nasz czop będzie bardzo czysty, bardzo czyste cięcie wykonuje ta frezarka. Przymierzam wysokość piły, kreskę zostawiam, pracuję w odpadzie. Najpierw jadę na tak zwanym próbniku, czyli elemencie zapasowym. Ustawiam najpierw głębokość, a później robię cięcie już na oryginalnym materiale. Przechodzę teraz na pilarkę formatową, ustawiam wysokość. Ustawiam sobie tarczę pod odcięcie odpadu. Dlaczego tak robię, a nie na frezarce mogę od razu przeciąć na kolejne dwa czopy? Ponieważ najpierw chcę zobaczyć, czy czop będzie mi pasował do gniazda, żeby ewentualnie podnieść lub obniżyć tarczę na frezarce dolnowrzecionowej, żeby czop wchodził ciasno, ale akurat w tym przypadku udało się za pierwszym razem. Czas teraz na te mniejsze elementy. Ustawiam tarczę, podcinam jedną i drugą stronę. I przechodzę na pilarkę. Nacięcia na frezarce były głębsze niż teraz na pilarce, co dociąłem. W związku z tym poprawiam wszystkie cztery strony na pilarce.
Następnie wykonuję zaoblenia tarnikiem do drewna, żeby pasował do gniazda w tej jednej płaszczyźnie, ale również też i zaoblam te krawędzie od frontu czopa, żeby łatwiej czop mógł wejść w gniazdo. Czyszczę dłutkiem, szlifuję papierem ściernym, choć za to nikt punktów nie daje, bo i tak tego czopa nie będzie widać, więc nie ma co się tak aż bardzo przykładać. Jak widzicie, wchodzi dość ciasno, jest to dość mocne połączenie, ten czop jest szeroki, no i tak ma wchodzić, może ciut za ciasno, ale naprawdę połączenie bardzo mocne. Podsumowując, w ten sposób warto zwrócić uwagę jeszcze na to, że warto, żeby czop był krótszy o milimetr dwa w stosunku do gniazda, żeby zostawić miejsce na klej. Tutaj w rogu widzicie wyrwanie, a tak naprawdę wgniecenie włókien tego elementu. Do tego filmu wybrałem drewno świerkowe, czyli drewno miękkie. Mógłbym oczywiście wybrać jakieś drewno gęste, jak buk, gdzie te połączenia by były o wiele ładniejsze, ale chciałem pokazać Wam, jak to w rzeczywistości wygląda. No tak to jest z drewnem miękkim. Jak widzicie tutaj, bardzo trudno wychodzi ten element, żeby go wyciągnąć, więc jest to bardzo mocne połączenie. Nie wszędzie udało się idealnie, gdzieniegdzie były wyrwania tego świerku, ale nie chciałem pójść na łatwiznę, chciałem Wam pokazać, jak to wygląda w rzeczywistości. Przejdźmy do drugiego sposobu, czyli wykonamy to połączenie przy użyciu pilarki taśmowej. Tu sprawa będzie o wiele szybsza i prostsza. Wystarczy wytrasować na poszczególne czopy i gniazdo. Mogłem do tego użyć znacznika traserskiego, natomiast bołówkiem bardzo się ciężko w przykroju poprzecznym robi, ale znacznik zostawiłem na ostatni sposób. Przejdźmy do pilarki taśmowej. Ustawiam magnesem głębokość cięcia. Szerokość ustawiam tak, żeby pracować w odpadzie. Kreska zostaje i tniemy. Tutaj warto dodać, że przy pracy na pile taśmowej, jeżeli ona jest dobrze ustawiona i taśma jest dobrze napięta, to połączenie może wyjść dość czysto, ale nigdy nie wyjdzie tak czysto jak na pile formatowej albo frezarce, ponieważ te zęby jednak robią ślad. Ok, przechodzimy do trasowania gniazda. Tutaj jest, widzicie, odwrotnie. W tamtej metodzie najpierw zrobiłem gniazdo, później czop, tutaj czop, teraz gniazdo. Dlaczego? Dlatego, że później pilarką ciężej by było dopasować do tego czopa do gniazda. Generalnie zawsze lepiej stosować metodę, żebyśmy czopa dostosowywali do gniazda, ponieważ łatwiej jest nam wtedy tego czopa poobrabiać. Oczywiście mogłem tutaj użyć też później wyżłabiaka, jakbym zrobił odwrotnie, ale tym razem spróbowałem zrobić najpierw czopa, później gniazdo. Gniazdo możemy wykonać na wiertarce stołowej. Oczywiście ważne jest to, żeby stolik wiertarki był ustawiony prostopadle do wiertła. Dobieramy odpowiednią średnicę wiertła do gniazda i wiercimy otwory na żądaną głębokość według tam wskaźnika plus minus 2 mm, a lepiej plus 2 mm, żeby zostało miejsca na klej. No i czyścimy gniazdo. Najpierw odcinam te wąskie elementy, żeby przeciąć włókna, żeby mi nie powyrywało. Najpierw przecinam od góry, później od frontu. Tutaj też taki tip krótki, że czasem warto dopasowywać szerokość waszego gniazda do tego, jakiej macie szerokości dłuta. Czasem też tak się robi. No i czyścimy gniazdo, wybieramy w środku. Wystarczy tylko na tyle, żeby po prostu ten czop wchodził w miarę ciasno, ale też nie za ciasno. No i zrobiłem małe wgniecenie klingą, jak widzicie tutaj w tej wąskiej części. Natomiast w ogóle się tym nie przejmuję, ponieważ czop razem z elementem zakryje to, ale takie rzeczy też się zdarzają. No i przymiarka czopa do gniazda wchodzi prawidłowo, nie jest za ciasno, nie jest też za luźno. Widzicie, jak to wygląda, gdzieniegdzie poprzygniatały się te krawędzie i wygląda, jakby się nie licowało, ale generalnie płaszczyzny się licują, jest w miarę poprawnie. W takich przypadkach ścisk też robi swoje. Wychodzi w miarę ciasno, czyli połączenie jest wykonane prawidłowo. Zwróćcie uwagę na tą płaszczyznę. Są pewne niedociągnięcia, gdzieś 1,2 mm. Prawdopodobnie nie mam kąta prostego pomiędzy blatem a taśmą, choć ustawiałem tą pilarkę i na to również warto zwrócić uwagę przy tym połączeniu. No i trzecia metoda, pantorouter. Przyznam Wam się szczerze, że byłem sceptycznie nastawiony do tego urządzenia.
Posiadam go już kilka miesięcy i po tym czasie śmiało mogę powiedzieć, że naprawdę jest to bardzo dobre urządzenie do tego typu połączeń. Nie tylko do tego typu połączeń. Możemy, słuchajcie, wykonywać na tym urządzeniu takie połączenia jak wczepy skośne, wczepy proste. Tutaj zobaczcie, montuję taką przystawkę do tego rodzaju połączeń, o których mowa w filmie. Oczywiście w zestawie jest kilka szerokości, w zależności od tego, jakiej szerokości i grubości mamy materiał. Kolejne rozwiązanie, te przystawki możemy drukować sobie na drukarce 3D. Mamy na przykład pomysł artystyczny, że chcemy zbudować sobie łóżko dla dziecka z połączeniami z twarzą misia. Możemy taki szablon sobie tutaj właśnie wydrukować. Ktoś mi może zarzucić, że okej, ty pracujesz teraz na krótkich elementach, a co z długimi elementami? Nie ma najmniejszego problemu, możemy dalej sobie zrobić podpórkę na tej samej wysokości, co jest stół. I możemy naprawdę długie elementy również wykonywać, połączenia w tych długich elementach. Jeżeli ciekawi bylibyście tego urządzenia, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym nagrał taki film odnośnie pierwszej kalibracji, pierwszych ustawień, ponieważ po przyjściu ten pan to router potrzebuje pewnych ustawień. Jest parę niuansów, o których należy wspomnieć, ale okej, wystarczy. Myślę, że czasem obraz jest więcej wart niż słowa. No to startujemy. Wcześniej ustawiłem sobie, jak widzicie, środek blatu. Tu wytrasowałem kreskę taką na materiale, żeby zlicować idealnie na środku, żeby to połączenie wyszło równo. Wybrałem odpowiedni szablon do szerokości tego materiału, który posiadam, a jest on 80 na 80 mm. Wcześniej widzieliście, wkładałem ten kawałek w pionowy szablon. Ten pantorouter jest tak rozwiązany, że w momencie, kiedy włożymy właśnie w ten pionowy pomiędzy takimi blokerami, wówczas wysokość tego stolika tak się ustawia, że frez pracuje nam na środku. I cóż, mam tu materiał na ściski dźwigniowe do blatu. Pasują tu ściski Pichera. Frez, który założyłem, to frez spiralny. Niestety tylko taki miałem, ale jak mielibyśmy oczywiście frez o większej średnicy, wówczas moglibyśmy wykonywać o wiele większe połączenia. Dojeżdżam frezem do czoła, ustawiam głębokość, na jaką będzie wchodził mi frez. No i cóż, i startujemy. Przymierzam czopa do gniazda. No i co? Jest za szeroki. I ząk. No nie, nie jest ząk, słuchajcie. Ten szablon, właśnie ten czerwony, który tu widzicie, on jest tak zbudowany, że jest ścięty w dół. W ten sposób się pochyla. W związku z tym opuszczam tą szpilkę trochę niżej, żeby zebrać jeszcze materiału i żeby zmniejszyć tego czopa. Także ten szablon daje nam możliwość idealnego dopasowania tego czopa do naszego gniazda. Mi się podoba. No i jeszcze te wióry. Widzicie, specjalnie nie zakładałem tego odciągu do odkurzacza, do wiórów, żebyście widzieli po prostu, jak on pracuje. Ale ten odciąg również daje radę. Znacznie, znacznie mniej
tych wiórów leci. No i ostatnia metoda, będziemy potrzebować piły, duta, młotka, liniału precyzyjnego i znacznika traserskiego, ołówka i sufmiarki. Ustawiam znacznik przy użyciu sufmiarki, trasuję, następnie ołówkiem zaznaczam sobie linie, żeby było widoczne. Ja ustawiam znacznik w ten sposób, że daję milimetr jakby nadmiaru na tego chopa, ze względu na to, żeby później łatwiej mi było pracować piłą. Niektórzy robią w ten sposób, że trasują wymiar już netto i zostawiają linię w momencie cięcia. No ja robię w ten sposób, żeby później łatwiej było pracować i żeby żaz piły wchodził mi w ten rowek, który już natnę sobie znacznikiem. Jeżeli chodzi o cięcie, to wjeżdżam sobie właśnie w ten znacznik. Dojeżdżam później do jednej strony linii. Dojeżdżam sobie później do drugiej strony linii, żeby nie przejechać za głęboko. I dopiero na końcu tnę to, co jest w środku. Zasadne w tym miejscu byłoby oczyszczenie wszystkich powierzchni wokół chopa, wszystkich czterech. Po co? No po to, żeby później po złożeniu desek te płaszczyzny ładnie się stykały i deski ładnie licowały. Jak to wykonujemy? Wystarczy równa deska, ścisk. Tniemy pod kątem, żeby wchodzić ostrą krawędzią dłuta i czyścimy te powierzchnie. Następnie odrysowuję chopa na gniazdo, żeby element dobrze się spasował. Odznaczam sobie, wykonuję nacięcia w poprzek włókien, tworząc taką żaluzję. Po co? Po to, żeby później łatwiej mi dutko wchodziło i żeby nie wyrywało włókien. Podcinam materiał przy końcach tego gniazda, po to, żeby zrobić miejsce na dłuto, żeby faza nie wypychała ten to dłuto do tyłu. No i cóż, i zaczynamy pracę wybierania. A w jaki sposób dłutować gniazdo, to najlepiej przedstawia książka Stanisława Góreckiego i ten rysunek. Bardzo polecam też tą książkę, już mam ją parę lat. Naprawdę bardzo fajna książka, jeżeli chodzi o naukę tradycyjnego stolarstwa. I tu jest właśnie clue filmu, dlaczego nie wykonujemy, szczególnie w gatunkach miękkich, tego połączenia gniazda centymetr 10 mm od czoła deski, no ze względu na to, że widzicie, jest bardzo duże ryzyko i prawdopodobieństwo tego, że wyrwie nam te włókna. Akurat też ten element był tutaj troszeczkę już uszkodzony, były mikropęknięcia, których nie zauważyłem. Dlatego też ważne jest przy wykonywaniu w ogóle wszelkiego rodzaju połączeń to, żeby dobrać odpowiedni gatunek drewna, materiału, odpowiedniej gęstości i sprawdzeniu go, czy nie ma jakichś mikropęknięć, uszkodzeń. No wiadomo, nie wykonujemy na sękach i tego typu wadach. Na razie podratowałem to klejem, ale niestety później będzie mi już w dalszej części filmu wyrywać znacznie głębiej, do 2-3 cm nawet, więc tak naprawdę ratowałem to tylko na potrzeby filmu, ale chciałem wam to pokazać, żebyście zobaczyli, że z takimi problemami możecie się oczywiście spotkać. Dłuto było ostre, nie uderzałem zbyt mocno, ale drewno pokazuje swoje humorki. Ale to jest właśnie piękno tego drewna. Wyciągnę flaszki, od nich zapluły, ludzi przepędziły. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, na, 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 hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, na, 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 hej, hej, hej. O, sorry za ten śpiew, ale była już godzina pierwsza w nocy, w ten czwartek, tłusty czwartek, kiedy nagrywałem dla was ten film, ale w nagrodę za to, że musieliście słuchać tych polecę wam kolejną książkę, jeżeli
chcielibyście poznać prawidłowe nazewnictwo połączeń stolarskich, to polecam Wam książkę Wojciecha Sokołowskiego. Tam będziecie mieli prawidłowe nazewnictwo połączeń. I kończymy dutowanie i zobaczcie właśnie tutaj w tym miejscu przy imaku, jak od czoła deski niestety materiał wychodzi. W związku z tym poratowałem się ściskami, żeby dojechać do końca z tym połączeniem i z filmem. Tak wygląda dutowane gniazdo ręcznie. Nie wygląda najpiękniej, ale za to nikt punktów nie daje, jego nie będzie widać. Najważniejsze, że jest ciasne i stabilne. Czop był trochę za ciasny, więc potraktowałem go jeszcze wyżłabiakiem i oczyściłem dutem. No i przymierzamy. Podsumowując, pokazałem Wam cztery metody na wykonanie połączenia narożnikowego, czopowego, prostopadłego, pojedynczego, krytego. Oczywiście to są moje metody, to są moje sposoby. Wiem, że co stolarz to inna technika, inne metody, ale to nieważne. Najważniejsze, żeby cel był osiągnięty i połączenie było mocne i stabilne. Zdaję sobie również sprawę, że stolarze, którzy mają ustawione czopiarki czy wiertarki pod seryjne produkty, niekoniecznie skorzystają z tych metod, ale ci, co wykonują prototypy, myślę, że zawsze znajdą coś dla siebie w tym filmie. Mam nadzieję, że Wy pośród tych czterech metod wybierzecie taką, na jaką będziecie mogli sobie pozwolić. Dlatego pokazałem Wam te metody od pracy ręcznej, aż po wykonanie tego połączenia przy użyciu profesjonalnych maszyn. Dzięki jak zwykle za wspólnie spędzony czas. Nie szczędźcie łapek w górę i piszcie w komentarzach, jakie jest Wasze ulubione połączenie i Wasze ulubione metody. Pozdrawiam Was serdecznie, klasycznie, wolność i pokój. Do następnego. Trzymajcie się, hej. Czy to się da na partorterze? Pyszne są.